Cześć, z tej strony Liduch, a to jest Krypta TV. Falloutowi 76 można zarzucić wiele, lecz trzeba przyznać, że znajdziemy w nim mnóstwo smaczków, które na pierwszy rzut oka możemy przegapić. Poza tym, co charakterystyczne dla befezdowych Falloutów, tytuł garściami czerpie z folkloru i historii Wirginii Zachodniej. Jednak bardzo ciekawym odkryciem dla mnie był fakt, że powszechnie spotykane w Apalachach wozy strażackie wzorowane są na radzieckiej ciężarówce MAZ-543-7310, której konstrukcja stała się podstawą dla kilku pojazdów cywilnych, w tym lotniskowego ciężkiego pojazdu gaśniczego AA-60. I to w zasadzie on stanowił tę inspirację, którą widać gołym okiem. Wizualnie oba pojazdy różnią się jedynie detalami. Tak jak pozostałe dzieła Maza, pożarniczy wariant 543 produkowano w mińskiej fabryce samochodów. Okazał się bardzo udany, chociaż nie spełniał międzynarodowych wymogów dotyczących prędkości i dynamiki poruszania się po lotniskach. Mimo 43 ton potrafił rozwijać prędkość 60 km na godzinę. Jego zbiornik mieścił 12 tysięcy litrów wody, którą dla zwiększenia wydajności mieszano z proszkiem. Charakterystycznym elementem są dwie oddzielne kabiny, między którymi zamontowano wąż. W późniejszych wersjach specyfikacja uległa zmianie. Miłośnikom militariów ciężarówka może kojarzyć się przede wszystkim z tym, że była platformą dla wszelkiego rodzaju radzieckich wyrzutni pocisków balistycznych, w tym sławnego systemu SCAD. Falloutowe maszyny rozsiane są po całych Apalachach. Niektóre z pojazdów mają na sobie symbole jednostek macierzystych, np. te z Charleston. Znajdujemy je w każdym większym miasteczku, na drogach oraz stacjach Red Racket. Falloutowy wóz strażacki prawdopodobnie jest konstrukcją amerykańską, zaadaptowaną na potrzeby uniwersum. Zresztą to nie pierwszy raz, kiedy twórcy serii czerpali wzorce ze wschodu. Wygląd szperaczy inspirowany był radzieckim satelitą Sputnik 1. Także to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za to, że wpadliście mnie wysłuchać. I do następnego razu. Cześć!